We wszystkich jednostkach ochotniczych straży pożarnych odbywają się walne zebrania sprawozdawcze, podczas których podsumowuje się działalność druhów za miniony rok. W miniony piątek w tym celu zgromadzili się druhowie z OSP w Rychwale. Jaki zatem dla nich był 2021, czyli drugi rok funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego? Był podobny jak rok 2020, z tym, że w roku 2021 byliśmy bardziej przygotowani do przede wszystkim pandemii, która tutaj na naszym terenie i w kraju panuje. Nie wszystkie zadania nasze, które były zaplanowane, żeśmy wykonali, ponieważ pandemia, wiadoma sprawa, nie był zorganizowany obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, nie były zorganizowane szkolenia w roku 2021, one ruszą w roku 2022. Mimo to druhowie mieli sporo pracy podczas działań ratowniczo-gaśniczych. W sumie strażacy alarmowo wyjeżdżali ponad 60 razy i gospodarczo 20 razy wyjazdów naszej jednostki było 80. Poza tym w ubiegłym roku udało się pozyskać trochę nowego sprzętu dla jednostki. Wciąż jednak nie brakuje potrzeb, ponieważ druhowie nie prowadzą działalności zarobkowej. Mamy potrzeby pilne w umundurowaniu, na przykład w zakupie Nomexów, to myślimy, że w tym roku to zrealizujemy, czyli w roku 2022, ponieważ taka możliwość jest, że prawdopodobnie ze środków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu staramy się, żeby była możliwość również zakupu ubrań wyjściowych. Jednostki OSP utrzymywane są głównie ze środków przekazywanych przez gminy, a ogromnym wsparciem dla nich są różnego rodzaju dotacje. Wydarzenia ostatnich dni, czyli nawałnica, która przeszła nad Polską, pokazały, że to, co dajemy na co dzień, przypomnę, że od 2016 roku do 2021 roku na ochotnicze straże przekazaliśmy ponad 2 miliony złotych. Być może to nie jest aż tak dużo, ale dla gminy, gdzie budżet jest niespełna dzisiaj 40 milionów, nie tak dawno było 30 milionów, to na pewno jest znacząca kwota. Jeszcze mając tak wspaniałą orkiestrę, która jest dumą na całym kraj, to jednak są jakieś środki, ale one są oczywiście niewystarczające. Dlatego każda złotówka w różny sposób pozyskana, przekazana przez państwo, przez samorządy szczebla gminnego, wojewódzkiego, one powiedzmy Ministerstwo Sprawiedliwości, a więc każdy grosz jest dla nas ważny. Znaczenie druhów ochotników w funkcjonowaniu gminy i dbałości o bezpieczeństwo jej mieszkańców docenia burmistrz Stefan Dziamara. Jeśli cofniemy się 2 dni wstecz i zobaczymy to, co się wydarzyło w Rychwale, czyli ponad 150 domów uszkodzonych przez wichurę, czyli dzisiaj przekonaliśmy się naocznie, co oznaczają ochotnicze straże pożarne. Ja myślę, że Państwowa Straż Pożarna jest bardzo ważna, bo ona oczywiście wykonuje rzeczy, które pewnie ochotnicze straże w pewnych rzeczach nie są w stanie wykonać. Natomiast jak szybko zadziałały ochotnicze straże pożarne, to że również w dniu dzisiejszym cały dzień jednostki z gminy Rychwał dalej jeżdżą. Nie to jest godzina, dwie, tylko to jest cały dzień. Czyli to najlepiej świadczy, czym są ochotnicze straże dla mieszkańców, czym ochotnicze straże są dla samorządu, czym ochotnicze straże są dla państwa polskiego. Ochotnicze straże pożarne bowiem to największa mundurowa formacja w kraju, która jest nieocenionym wsparciem dla strażaków zawodowych. Do strażaków należy coraz więcej obowiązków. Praktycznie ja to też podkreślam często, przecież to nie tylko pożary już, a dzisiaj więcej jest zdarzeń miejscowych zagrożeń, aniżeli faktycznie tych pożarów. I dzisiaj, przynajmniej ten dzień dzisiejszy, który nastraja nas całkiem nieoptymistycznie, widzimy, przez nasz powiat przetoczyła się potężna burza. Wiele osób doświadczyło tego kataklizmu, mogę powiedzieć. I właśnie wszędzie tam, gdzie są ochotnicze straże pożarne, to właśnie wtedy w takich sytuacjach jesteśmy potrzebni, czujemy się potrzebni. Od kota, który nie mógł zejść z drzewa, po przymarznięte kaczki na krze, ale również takie poważne działania jak teraz wichury, jak mamy poważne wypadki, kataklizmy inne. No, wszędzie tam ochotnicze straże pożarne są potrzebne. Dlatego podczas zebrania burmistrz podziękował druhom za ich poświęcenie, a najbardziej
najbardziej wyróżniający się otrzymali złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa. Ponadto wręczone zostały odznaki za wysługę lat, a także podziękowania za pomoc i współpracę, które otrzymała również Telewizja Wielkopolska. Druhowie wysłuchali sprawozdań, w tym także z działalności Orkiestry Quantum, która wchodzi w skład tej jednostki, a także zatwierdzili plany na 2022 rok. Jednak najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu jednostki, podczas którego wszyscy jednogłośnie byli na tak.